jego myśli, uczucia i zamiary. Oczywiście w stosunku do Ciebie. Zobaczmy dzisiaj, kochani, co pokażą karty Lenormanda. Przyjrzyjmy się bardzo aktualny rozkład. Pomyślcie teraz o Waszej osobie ukochanej. I ja położę zaraz karty właśnie na jego myśli, uczucia i zamiary. W międzyczasie witam wszystkich kochanych subskrybentów i widzów. Jeśli jesteś nowym subskrybentem, nową subskrybentką, cieszę się, że jesteś, że znalazłeś mój kanał. I proszę o subskrypcję. Proszę, zasubskrybuj mój kanał z dzwoneczkiem, byś ciągle dostawał od YouTube'a powiadomienia o moich nowych wróżbach kolektywnych. Proszę o komentarze. Komentujcie, kochani, dla wymiany energii, czy moje wróżby z Wami rezonują, Wasze historie i czy się spełniają. Proszę również o kciuczki w górę, czyli o lajki. Na wróżby indywidualne na nowy rok zapraszam od 3 stycznia. Wtedy powróżę Wam za pomocą Waszych dat urodzenia, zdjęć i konkretnych pytań na nowy rok 2022. Co on myśli? Co on czuje? Co on zamierza? Karta Rada Tarota. Dobrze, więc zaczynamy. To, co on myśli, to by wyzdrowiły się Wasze relacje, Wasze komunikacje, Wasze spotkania, Wasz kontakt, by się uzdrowił, wzmocnił, polepszył, by to wszystko, co chore, toksyczne, uleczyło się, zmieniło na dobre. Tutaj mamy kartę szczęścia, czyli pragnienie szczęścia, bycia razem, dwójka, czyli dwoistość, tak? Czyli być we dwóch razem szczęśliwym i żeby te kontakty właśnie wróciły, umocnione. Pomimo to myśli, że jest to związek skomplikowany, sytuacja skomplikowana, jakieś zawiłe tutaj, nie wiem, problemy, z których nie możecie znaleźć wyjścia, tak? Jakbyście krążyli wokół swego ogonka bez znalezienia konkretnych jakichś tutaj właśnie rozwiązań, czyli jakaś, nie wiem, zawiła sytuacja, no przypuśćmy, nie wiem, zakochaliście się w sobie, a jesteście w związkach małżeńskich, no przypuśćmy coś takiego, tak? To jest zawiła właśnie tutaj sytuacja, nie wiecie jak wybrnąć, nie wiecie co zrobić, nie wiecie jak to się potoczy, nie wiecie jakie jest rozwiązanie tego wszystkiego. Lub inne ciężkie problemy, sprawy zawiłości, komplikacje, opóźnienia, które komplikują Wasz związek i wydaje się jakieś to zawiłe, nie wiem, trudne, tak? Czy problemy właśnie trudne do pokonania. Tutaj on myśli o tym, jakby jak tutaj dobrze wyjść z sytuacji, jak znowu naprawić Waszą relację, jak być szczęśliwym, jak sprawić, by szczęście wróciło. Natomiast uwaga, karta koniczyny to szczęście krótkotrwałe. Być może macie szczęście krótkotrwałe, o którym on myśli, że ciągle się to burzy, ciągle jest zawiłe, ciągle jest skomplikowane, ciągle występują jakieś problemy, komplikacje,
utrudnienia i szczęście, momenty szczęścia obopólne są tylko krótkie i szybko jakby pryskają. I to mu tutaj jakby nie daje spokoju, tak? To o tym myśli właśnie tutaj, żeby to wszystko ulepszyć, polepszyć, wyzdrowić. Dobrze, zejdźmy teraz na poziom emocjonalny. Poziom emocjonalny, znaczy on ma jakieś emocje i chciałby wrócić. Tutaj jest karta powrotu, czyli kogoś z przeszłości, czyli waszego ex, czy waszego właśnie waszej osoby ukochanej, o której teraz myślicie, jego powrót, ponieważ być może czuje on, że jest jakieś ważne duchowe między wami połączenie, być może jesteście tutaj bratnimi duszami, tak? Lub on wierzy w to, że jesteście sobie właśnie poprzez los przeznaczeni, że jesteście partnerami z przeznaczenia, że jest to związek ważny, istotny, że czujecie porozumienie jakichś dusz i on ma również presję czasu tutaj emocjonalnie, by do was wrócić. Także tu jest karta powrotu i zdawania sobie sprawy z tego, że te uczucia, te emocje, które on żywi do was, są dla niego bardzo istotne i ważne. Także presja czasu, jakby jest najwyższy też czas, by już wrócić, by już naprawić tą relację. Co w jego zamiarach, co w jego tutaj planach w stosunku do was? No, w jego, powiem szczerze, w jego najbliższych planach jest karta lęku, straty. On wie, że jest jakaś między wami strata, że coś się stało, że właśnie poprzez komplikacje, problemy, zawiłości coś się tutaj negatywnego stało, że nie wiem, no, zostały zburzone kontakty, natomiast on chce te kontakty odnowić. On myśli o was jako o atrakcyjnej kobiecie, tak jakby on też wie, że wy czekacie na jego jakoś gest, pierwszy krok, inicjatywę, nie wiem, wiadomość, spotkanie, odwiedziny, tak? On wie, że o tym, że wy czekacie, że on po prostu jakby czuje być może to duchowo, tak? I teraz on chciałby wrócić, on nie chce palić mostów, on chce utrzymać z wami kontakt, pomimo tych strat, lęków, blokad, nie wiem, jakichś tutaj no szkód, które macie już rzeczywiście w waszej relacji, ale on chce pomimo to was spotkać, chce was zobaczyć, chce z wami komunikować. Natomiast wy pokazujecie się tutaj bardzo seksualnie, bardzo atrakcyjnie dla niego, owszem, bardzo, jak to się mówi, no kobieco, erotycznie, ale też no, karta bardzo erotyczna, także proszę uważać, by on nie przyszedł tylko tak, no o, żeby się zabawić, tak? Bo tu są te, jakby karta jest krótkiego szczęścia, krótkiej chwili namiętności, także proszę uważać, by nie przyszedł on tylko, przypuśćmy, na seks, tak? Na podłożu kart, tak, na dnie kart Lenormanda pokazuje się również jego niezdecydowanie lub gra na dwa fronty. Uwaga, być może sobie tutaj zagrywa kolega z wami i tutaj ma jeszcze jakąś inną opcję. No tu jest taka troszeczkę zagrywka, tak, z wami na dwa fronty. Także uwaga, ostrzegam was bardzo, jeśli on powróci, skontaktuje się z wami, by to nie było tylko na seks, dobrze? No chyba, że szukacie przygód, chyba, że szukacie przyjaźni plus i nic więcej, ale tutaj jest taka jakby też nieszczera gra, też niezdecydowanie, tak, co on ma zrobić, ale również takie zagrywanie troszeczkę z wami, być może na emocjach, na uczuciach, no krótkie chwile szczęścia i dalej jakieś problemy zawikłania, być może jesteście tylko jego kochanką i on po prostu jest w innym związku, być może przychodzi on tylko, powraca, powiedzmy sobie, tak, na krótkie chwile szczęścia, ponieważ jesteście dla niego bardzo pociągające, no jest silna chemia, jest pożądanie, namiętność, jest seksualność, więc tutaj uwaga, byście nie ponieśli jakichś szkód, tak, wy osoby pytające, jakichś strat emocjonalnych, ponieważ wy chcecie czegoś więcej. Natomiast on może się tutaj troszeczkę bawić, bo jest ta karta zagrywania, tak, na dwa fronty. Także proszę uważać. Przypatrzmy się jeszcze karcie Tarota. Co chce Tarot tutaj nam powiedzieć, jaką wskazówkę ma Tarot? Wow, rzeczywiście, kochani, dziewiątka buław. Oczywiście buławy są ogniste, pożądanie, tak, mówią o pożądaniu, o seksualności, o aktywności, ale uwaga, kochani, ponieważ dziewiątka buław mówi o rezygnacji, o zmęczeniu, o tym, że coś dobiega między wami końca, że coś się wypaliło, że są straty, widzicie, szczury, że coś się tutaj już
wypala, że są szkody, że są jakieś tutaj lęki, konflikty oczywiście, no ten labirynt, tak, mówię o konfliktach, problemach, opóźnieniach, no komplikacjach, zawikłaniach, także tutaj coś dobiega do końca, kochani, pomimo, nie wiem, seksualności, pomimo tych buław, buławy są zawsze pożądaniem seksualności, ale pomimo tego, tutaj coś się wypala, jest jakaś ogólna rezygnacja, no przemęczeni jesteście tą sytuacją, tymi labiryntami, tak, czyli problemami, których nie można rozwiązać. Także tutaj bronicie swoich racji, swoich argumentów, swoich priorytetów i czujecie, że musicie bronić samej siebie, samego siebie. Natomiast ta relacja to tutaj troszeczkę jakby zgliszcza, tak? Jakby już statek, który płonie, czyli coś dobiega rzeczywiście tutaj końca, pomimo tej atrakcyjności i seksualności, kochani. Także miejcie tutaj to na baczności i jeszcze uwaga, pomimo tego, że coś tutaj się dopala do końca, tak? Coś, jakaś jest rezygnacja już, ponieważ tak trudna jest ta relacja, to uważajcie, by jeszcze nie były takie powroty tylko na krótkie chwile szczęścia, na seksualność, na tylko krótkie jakby tutaj takie seksualne, intymne momenty. Uważajcie, chrońcie się przed tym, byście nie ponieśli szkód tutaj emocjonalnych i duchowych. Także takie przestrogi kart dzisiaj. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy mnie słuchali, którzy zobaczyli tutaj ten orakel. I do usłyszenia, kochani. Oczywiście już wkrótce.